Dzień dobry, moim gościem jest Mariusz Milewski z Fundacji Nie Lękajcie się, która pomaga ofiarom księży pedofilów. Będziemy rozmawiać o filmie Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu i poproszę o fragment. Mówiąc mi coś tam o tej małej, zacząłem po prostu dotykać. Masturbował się ksiądz moimi rękami, proszę księdza. Powiedział, że dopóki nie ma wytrysku to nie może. Najpierw osłonął moje spodnie, na siłę przycisnął do siebie i zaczął mi pokazywać, jak mam robić. Powiedział, tylko nic nie mów mamie. Czy pan też słyszał um, taką groźbę, ostrzeżenie, tylko nie mów nikomu, nie mów mamie, nie mów rodzicom? Dwa razy w życiu. Pierwszy raz jak, jak ksiądz mnie skrzywdził. A drugi raz, jak musiałem przysięgać na Biblię i, i krzyż w kuri. Taka scena jest też w filmie braci sekielskich. Cała procedura um, składania zeznań, um, jak mówią ofiary, jest dla nich bardzo trudna i bardzo upokarzająca, między innymi właśnie dlatego, że muszą przysięgać na Biblię. To prawda, jest, jest. tam są słowa, że nikomu oprócz powołanych przez biskupa nie możemy powiedzieć. Jest pewnym rodzaju też zastraszenie nas, żebyśmy nikomu o tym nie mówili. Myślę, że to jest pozostałość yy, tajnego dokumentu yy, wydanego przez Watykan, bodajże przez Jana XXIII, który jasno i wyraźnie określał, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach, co zrobić z ofiarami i co zrobić z przestępcami. Z jakimi uczuciami oglądał pan ten dokument? Ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, ponieważ yy, powróciło to, co mnie spotkało. Przede wszystkim yy, widziałem tam siebie w tym filmie. A na domie Złego yy, byłem przerażony tym, bo yy, przed, przed filmem spotkałem się z kolejną ofiarą księdza Srebrzyńskiego. Yy. Emocje naprawdę sięgały zenitu. Ja dzisiaj... Już w miarę normalnie mogę o tym rozmawiać, ale jeszcze do wczoraj nie mogłem spać. Jest, jest to dla mnie bardzo ciężkie. A co Pana tak najbardziej poruszyło? Czy. Yy... Cierpienie ofiar, które mówią kilkadziesiąt lat po tym, jak zostały skrzywdzone, że nie mogą sobie z tym poradzić, że ich życie zostało raz na zawsze zniszczone. Czy te sceny, które pokazują niesłychaną solidarność księży dla pedofilów, krycie ich, usprawiedliwianie ich, mówienie, że przecież poza kościołem też się tak dzieje, co, co pana tak dotknęło w tym filmie? Tragedia ofiar jest, jest wielka, ale ona mogła być mniejsza, gdyby nie było właśnie tej solidarności, tego krycia i zrzucania wszystkiego na społeczeństwo. Bo pragnę zauważyć, że jeżeli w społeczeństwie znajdzie się pedofil w szkole czy, 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 czy w zakładzie pracy, to on spokojnie sobie nie siedzi na emeryturze, tylko wchodzi policja i jest aresztowany. W kościele tak się nie dzieje. I gdyby Kościół odpowiednio reagował, to to cierpienie ofiar można byłoby zminimalizować, można byłoby im pomóc dużo, dużo szybciej stanąć na nogi. Bo trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, to zostanie z nami do końca życia, ale można próbować wyjść z tej traumy, leczyć się i, i, i nadrabiać to, co zostało nam brutalnie zabrane w dzieciństwie. A jak to było w pana y, przypadku? Ja wiem, że pan wiele razy opowiadał tę historię, ale co się stało, do kogo Pan się zwrócił o pomoc i czy dostał ją pan? Ja byłem wykorzystany jak miałem 9 lat. Mój dramat trwał aż 9 lat. Yy, ja miałem wielkie zaufanie do, do księdzabisku Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. I poszedłem do niego, ale to nie była pomoc. To nie była pomocna ręka wyciągnięta przez pasterza, tak jak oni głoszą, że, że jest biskup, który jest pasterzem, który pomoże. Nie, ksiądz biskup nie pomógł. A co powiedział? Przychodzi pan do niego i mówi: Jestem skrzywdzony przez księdza. I co wtedy mówi biskup? Biskup nie był tym zaskoczony. On siedział, nie ja pamiętam, w jego, w jego gabinecie, siedział na fotelu i z taką miną. Ani zdziwioną, ani poruszoną. Wysłuchał, powiedział: No to jest straszne, ale musisz przysłać pismo. Musisz opisać w szczegółach to, co się stało, bo ja nic nie mogę zrobić. Ja muszę mieć dokument. I ja, z, słysząc, że ja muszę to opisać w szczegółach, dopiero kilka miesięcy po, po, po spotkaniu udało mi się zebrać w sobie, siąść i to, to napisać. I Zaczęła się niby reakcja. Co to znaczy niby reakcja? Ksiądz został przeniesiony z parafii, w której, w której mi krzywdził, ale po chyba dwóch latach, jak wpisałem imię i nazwisko księdza w wyszukiwarkę internetową, wyskoczyło, że ksiądz posługuje w Pucku. Tam odprawiam msze, tam organizuje swoje 30-lecie święceń kapłańskich, uczestniczy w uroczystościach z arcybiskupem gdańskim bierzmowaniu, a na domiar złego y, już po wyroku pierwszej instancji, gdzie zostaje skazany, y, uczestniczy w poświęceniu sztandaru w jednej ze szkół podstawowych pod, pod Puckiem. Ja y, bodajże to, jak sięgam pamięcią, było na, na przełomie 2014-2015 roku ja zgłosiłem to do kurii, że ten ksiądz tam posługuje i z takim wielkim żalem i bólem mówię, co będzie, jak on kogoś tam skrzywdzi. I dzisiejszy y, przedstawiciel biskupa truńskiego do ochrony dzieci i młodzieży mówi do mnie: Wytoczymy mu proces. Ja mówię, ale jak? Taki jak mi? Taki sam jak mi? Tak będziecie go bronić? I, i y, los tak chciał, bo biskup niestety nie chciał się ze mną spotkać, ale y, na siłę wszedłem do kanclerza, i ksiądz biskup wszedł do pokoju i do mnie z uśmiechem: Co tam u ciebie, braciszku? Ja mówiłem, że biskupie bardzo źle. Pokazałem mu wydruki ze strony. No, ale nie mamy więzień. Jest domniemanie niewinności. A czy pan chce mi powiedzieć, że ten ksiądz nie został ukarany do tej pory? Ksiądz w procesie kanonicznym nie został ukarany, został uniewinniony. Proces kanion, kanoniczny był nastawiony, żeby mnie zdyskredytować pod każdym względem, więc instrukcja wydana przez Watykan była. Perfekcyjnie wykorzystana w moim przypadku, chociaż nie obowiązuje już podobno od 2001 roku. I w 2000, pod koniec 2015 ksiądz zostaje przez kurię uniewinniony. Ale rok później yy, to nie Kościół mi pomógł. To pomógł mi wymiar sprawiedliwości, który działał rewelacyjnie chylę czoła przed sędziami, przed prokuratorem. Prokurator wydał akt oskarżenia. Sąd księdza skazuje, to jest 2015, 2016, chyba listopad, ksiądz zostaje skazany. Oczywiście, Jaki jest wyrok? 3 lata więzienia bezwzględnego i 10 lat zakazu pracy z dziećmi. Ksiądz oczywiście się odwołuje, wykorzystał wszystkie instancje. Wyrok staje się prawomocny w czerwcu 2017 roku. Ale ksiądz dalej twierdzi, że jest niewinny. Twierdzi, że to ja jestem tym, który chce kłamać, który chce pieniędzy od Kościoła. I od razu po, po wydaniu prawomocnego wyroku składa o kasację do, do Sądu Najwyższego. I Sąd Najwyższy w tym roku, w, w lutym orzeka, że kasacja jest bezzasadna, oddala ją. I ksiądz dopiero w listopadzie 2018 roku trafia do więzienia, gdzie... W nim powinien siedzieć od połowy 2017. Jak pan się czuł, widąc, widząc, że y, sprawca pedofilii, spra człowiek, który pana skrzywdził, y, jest uniewinniony przez kościół, że dalej jest na wolności, że dalej ma kontakt z dziećmi, że nie spotkała go żadna kara? Ja byłem tym wszystkim przerażony. Ja, ja byłem tak załamany psychicznie, żeby nie, nie, nie stanął na mojej drodze prawnik, który do tej pory yy, mi pomaga, to ja podejrzewam, że mógłbym skończyć jak, jak ofiary księdza Srebrzyńskiego. Ja mógłbym po prostu sobie z tym nie poradzić. Była tak duża nagonka na moją osobę ze strony kurii, ze strony pracowników, jak i ze strony osób, którzy otaczają Kościół. Idzie katechetka do, do, do Kurii, ona mówi, że jestem zły i niedobry, y, że, że ona wierzy księdzu, że ona jest księdza przyjaciółką, i, i jej zeznania zostają przyjęte. Dyrektor Bursy, w której mieszkałem, y, mówi na mnie same złe rzeczy. I mówię, Boże, wszyscy są przeciwko mnie. A gdzie są ci, którzy chcą mi uwierzyć? Czy przyjmuje pan przeprosiny y, prymasa Polaka i arcybiskupa Gondeckiego? Oni mówią, obejrzeliśmy film, jesteśmy poruszeni, przepraszamy. Nie, bo to, to, jest, to jest za późno. Zdecydowanie za późno. Niestety arcybiskup Gondecki nie spotkał się ze mną, a termin wyznaczył na, bodajże, to był 5 luty 2019. Dwa dni przed, przed spotkaniem to, to spotkanie zostało odwołane. Później ja wielokrotnie rozmawiałem z księdzem Andrianikiem, rzecznikiem episkopatu. Zwodził mnie. Na wiosnę. Wiosna jest, trwa. Spotkania nie ma. A co to znaczy zwodził? Po prostu nie nie, nie, chciał, nie chciał, spotkania, tak? tak? Nie, chciał, nie chciał konkretnie odpowiedzieć kiedy. I teraz, dopiero jak, jak jest to poruszenie społeczne, to wychodzą arcybiskupi i przepraszają. A, a gdzie oni byli, jak ja prosiłem? Bo ja, ja swoją sprawę zgłaszałem do, do y, episkopatu, dokładnie do y, ojca Żaka. I mówiłem, jaki jest problem. Go wtedy nie było. Ja go zapytałem w Watykanie, y, czemu ksiądz mi wtedy nie pomógł? A, ja bo ja dopiero dzieje. organizowałem to wszystko, ja nawet nie pamiętam. Mówię, no ale po co jesteście? I on rozkłada ręce, że on nic nie może zrobić, że, że musi się zmienić w, w kościele pokolenie. Nie, to trzeba zmienić to od razu. To, to, to jest y, straszne, co może być, jeżeli osoba duchowna, która ma wielkie zaufanie, idzie i krzywdzi dziecko. Reakcja powinna być natychmiastowa. A co się dzieje? Widzimy w filmie Braci Sekielskich. Ja za ten film jestem wdzięczny, chyle czoła, bo to jest w końcu zaczyna się o tym mówić bardzo, bardzo głośno, bo ten temat powracał, ale 11 milionów wyświetleń. Robi wielkie wrażenie. Ale jak pan myśli, co ten film może zmienić? Bo my raz na jakiś czas przeżywamy taką dyskusję na temat Kościoła, na temat tego, że on musi się zmienić, że nie jest tą instytucją, której oczekują wierni. A potem ta dyskusja ucicha. Mieliśmy ostatnio przy okazji filmu Claire. Też się mówiło, że ten film wstrząśnie podstawami Kościoła. Teraz mamy film Braci Sekielskich. Myśli pan, że naprawdę jest w stanie coś zmienić, poruszyć? Ja myślę, że tak. Bo film Claire był takim, można powiedzieć, wstępem, takim troszkę, troszkę komicznym przedstawieniem Kościoła w niektórych scenach, ale film Braci Dokument, przedstawia konkretne ofiary, przedstawia konkretnych ludzi z, w, z imienia i nazwiska, konkretnych sprawców. Inaczej się na to patrzy. Inaczej się patrzy na, na ludzi, którzy opowiadają swoją historię, którzy nawet pokazują swoich oprawców, to, to, jest, to jest zupełnie inaczej się to przeżywa. Więc y, ja chcę z tego miejsca zwrócić się i do arcybiskupa Jędraszewskiego, który strasznie mówi o nas ofiarach. Do, do arcybiskupa Gądeckiego i do wszystkich hierarchów w Polsce. Wy się bójcie. Wy się bójcie, bo sprawiedliwość po was przyjdzie. Bo, bo to, co robiliście przez, przez wiele lat, y, to wypłynie i to wypływa. To straszne bagno zaczyna, zaczyna już y, opuszczać swoje brzegi. Tylko mam nadzieję, że wy to zobaczycie i, i nie będzie powtórki z Irlandii, że Kościół będzie chciał się oczyścić. Ja bardzo chcę się spotkać z Arcybiskupem Gondeckim, tylko on chyba ze mną nie. Wybaczył pan księdzu, który pana skrzywdził? Nie. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz do zrobienia w moim życiu. To jest, jest chyba na ten moment niemożliwe. Ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby. Żeby nawet na tego człowieka spojrzeć, ja, gdybym miał y, taką sytuację, jak, jak, jak osoby przedstawione w, w dokumencie, ja nie wiem, czy ja bym umiał pójść i, i z tym człowiekiem rozmawiać, to może dużo powiedziane, odezwać się do niego, nawet, nawet, nawet spojrzeć. To, to jeszcze chyba jest dla mnie niemożliwe na ten moment. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Mariusz Milewski z Fundacji Nie Lękajcie się, która pomaga ofiarom księży pedofilów. Ja już się z Państwem żegnam. Widzimy się za tydzień, a wszystkie odcinki programu na WD.pl. Do zobaczenia.